Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Ja nazywam się niezmiennie Karolina Szyszka. Witam na moim wnętrzarskim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną część o temacie instalacji elektrycznej. Dzisiaj porozmawiamy o gniazdach wtykowych. Jest to druga część. Jeżeli ktoś z Was pierwszej części nie widział, a interesuje go temat instalacji elektrycznej, to koniecznie klikajcie tutaj u góry. Dzięki temu przekieruję Was do pierwszej części tego materiału. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o instalacji elektrycznej, ale o gniazdach wtykowych, czyli tak zwanych gniazdkach, kontaktach. Są to elementy, które dostarczają nam prąd do naszych urządzeń we wnętrzu i od zawsze każdy zastanawia się, gdzie te gniazdka robić, tak żeby było dobrze. Bo największą zmorą jest to, gdy w tym miejscu, gdzie potrzebujemy gniazdek, nie mamy ich, nie posiadamy. Wtedy na pomoc przychodzą rozdzielacze, przedłużacze, a umówmy się, nie wygląda to najlepiej, nie jest to zbyt estetyczne, kurzy się, brudzi się. Najlepiej tak zaprojektować instalację, by działać tylko na gniazdach znajdujących się w ścianach. Jak to zrobić? Opowiem Wam dzisiaj, przekazując Wam takie moje wskazówki wynikające z doświadczenia w projektowaniu instalacji. Pamiętajmy o tym, że jest to nieodłączny element każdego wnętrza i warto zrobić to dobrze. Oczywiście deweloperzy przygotowują nam tę instalację w naszych mieszkaniach, projektując gniazda w różnych miejscach. Czy to się sprawdza? Do projektu, który planuje deweloper, pewnie się sprawdza, ale w związku z tym, że na późniejszym etapie, gdy wykańczacie swoje wnętrza, wiele funkcji zmienia się, przesuwa stół, sofą, zamieniacie. Tutaj drzwi były, ale już nie ma, są w innym miejscu, to wtedy te gniazda też powinny się zmienić. Powinny zmienić swoją lokalizację i powinny być dopasowane do Waszych potrzeb. Ja w mojej pracy bardzo szczegółowo z pracownią realizuję projekty instalacji, gdzie opisujemy każde gniazdo. Nie tylko sami planujemy tę instalację, ale konsultujemy to mocno z klientami, tak żeby każdy z nich mógł nam przekazać informacje, czy ta ilość gniazd jest wystarczająca, ponieważ pamiętajmy, że jest to temat subiektywny. Niektórzy mają nad blatem w kuchni 4 gniazda i stwierdzają, że jest to zupełnie wystarczające, natomiast inni potrzebują tych gniazd 10 i nadal może być mało. Dlatego pamiętajmy, by dopasowywać tę instalację do swojego stylu życia, do swoich potrzeb. W związku z tym można od razu stwierdzić, że nie ma konkretnego schematu, według którego zrealizujemy elektrykę i ona na pewno będzie w 100% idealna i dopasowana, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby. A jeżeli dopasujemy całość do siebie, to gwarantuję Wam, że podniesiecie komfort swojego życia właśnie w tym wnętrzu. Ja tego bardzo mocno doświadczyłam, gdy zrealizowałam dla siebie pierwsze mieszkanie. Zaplanowałam gniazda tam, gdzie konkretnie chciałam. Tam, gdzie wiedziałam, że będę korzystać z tych gniazd i z tej konkretnej ilości. Było to dla mnie bardzo dużą przyjemnością, gdy zaczęłam w tym wnętrzu mieszkać i okazało się, że ani jednego gniazda nie brakuje, ponieważ każde gniazdo odpowiada na moje konkretne potrzeby i nie ma tych brzydkich, wstrętnych przedłużaczy. To jest najważniejsze. Pierwsza wskazówka. Trochę już o tym powiedziałam, ale tutaj warto to zaznaczyć i nie bez powodu jest to punkt pierwszy. Planujcie gniazda do swoich potrzeb, czyli w zależności od tego, ile tych gniazd potrzebujecie, na przykład przy łóżku, to tyle sobie zaplanujcie. Nie bierzcie pod uwagę tego, ile zrobił sąsiad, ile zrobiła sąsiadka, bo oni mają swoje potrzeby i niekoniecznie one będą zgodne z waszymi. Przemyślcie, z czego korzystacie, z jakich urządzeń, w jakich sytuacjach, o jakich porach roku, dnia i wtedy zaplanujcie odpowiednią ilość gniazd. Punkt drugi. Gniazda nad blatem w kuchni. To jest temat, o który też zawsze się mocno rozchodzi, ponieważ nie ma nic gorszego niż za mała ilość gniazd nad blatem w kuchni. Jest to zwykle takie niekorzystne dla osób, które po prostu dużo gotują. Jak tę ilość zaplanować? Ja zawsze sugeruję, by dopasować ilość gniazd do sprzętów, które lubicie mieć na wierzchu, lubicie mieć na blacie w kuchni. Jeżeli korzystacie z czajnika, z tostera, z wyciskarki do soku, jeżeli chcecie mieć podpięty telefon, będzie się ładował na przykład w czasie gotowania, tablet, komputer, jeżeli planujecie używać tych sprzętów w jednym czasie, to taką ilość gniazd
zaprojektujcie. Jeżeli ktoś z Was jednak włącza tylko te sprzęty i chowa je z powrotem do szafki, to uważam, że nie ma potrzeby projektowania tak dużej ilości gniazd, czyli jeżeli macie 10 sprzętów małego AGD, to nie projektujcie 10 gniazd, ponieważ część i tak chowacie do szafek i potem wyciągacie, po prostu można ten sprzęt przepiąć. Mówię tutaj o gniazdach, które na stałe będą zajęte przez konkretne urządzenia, czyli właśnie na przykład czajnik albo toster. To są urządzenia, które najczęściej są na blacie. Jeżeli są cały czas wpięte, cały czas ich używacie, to nie chcecie ich przepinać, wpinać, wypinać, tu przesuwać, tam przesuwać, tylko wpinamy i mamy z głowy. Polecam serdecznie, bardzo szczerze, zrealizować w narożnikach kuchni większą ilość gniazd, ponieważ tam jest takie dobre miejsce na to, żeby postawić czajnik czy też ekspres do kawy, urządzenia, które są większe, które zajmują trochę miejsca waszego blatu. Tam to miejsce jest też takie mało funkcjonalne pod kątem pracy roboczej. Bardziej wykorzystuje się ten blat, do którego możemy podejść na wprost, więc tam dobrze ten czajnik usunąć stamtąd i przesunąć go właśnie na narożnik kuchni. Tam dobrze zrealizować sobie na przykład 3 gniazda, które podepną nam czajnik, do tego na przykład ekspres do kawy i na przykład jedno gniazdo zostanie wolne po to, żeby można było wpinać jeszcze na przykład blender. Trzecia wskazówka również dotyczy gniazd kuchennych, ponieważ tutaj w kuchni mamy nie tylko gniazda nad blatem, ale również mamy gniazda za meblami. I do tych gniazd wpinamy również sprzęty AGD, ale te większe, czyli lodówkę, piekarnik, zmywarkę, wszystkie sprzęty, które mamy wbudowane w szafki. I znowu pytanie, gdzie one powinny się znajdować? No oczywiście w pobliżu danego sprzętu. Natomiast absolutnie odradzam Wam umieszczanie gniazd za konkretnym sprzętem, czyli na przykład za piekarnikiem, za zmywarką. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że w momencie montażu, gdy dojdzie nam wtyczka danego sprzętu, to nie uda się dosunąć tego AGD do końca zabudowy. Tak najczęściej dzieje się ze zmywarką. Po prostu jeżeli będziecie mieć gniazdko za zmywarką, ona zajmuje dużo miejsca, to nie dosuniecie jej do końca i będzie Wam wystawać poza całą zabudowę. Wiem o tym, ponieważ kiedyś na początku swojej działalności zawodowej taki błąd popełniłam. Polecam umiejscowić gniazda do sprzętów AGD obok, tak żeby można było w każdej chwili wypiąć wtyczkę, nie wyciągając danego sprzętu. Czyli na przykład w jakiejś szufladzie obok, czy w jakiejś szafce, która daje nam bezpośredni dostęp do ściany i tego miejsca, gdzie jest gniazdko. Nie robimy gniazd za sprzętami AGD. Czwarta wskazówka dotyczyć będzie sypialni. Tutaj to miejsce też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o gniazda. Każde pomieszczenie oczywiście jest ważne, natomiast tutaj odbywa się sytuacja związana z gniazdkami przy łóżku. Fajnie byłoby mieć przy łóżku, przy swojej stronie, jeżeli mamy na przykład podwójne łóżko, odpowiednią ilość gniazd, żeby sobie podpiąć telefon, komputer, bo niektórzy biorą sobie laptopa do łóżka, a jeszcze inni na przykład podpinają zegarek, jakiś budzik czy inne sprzęty. I właśnie teraz pytanie, z czego korzystacie i co macie podpięte w tym miejscu i ile potrzebujecie tych gniazdek? Odpowiedzcie sobie na to pytanie też również indywidualnie i taką ilość zaplanujcie. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej są to 2 gniazda. Niektórzy jednak decydują się na jedno, inni potrzebują 3. Pamiętajcie jednak, że warto tak czy inaczej zrobić chociaż jedno. Wskazówka 5 dotyczy łazienki. Tutaj również ważne jest to, żeby zaplanować gniazda w odpowiednim miejscu. Ja natomiast chciałam Wam podpowiedzieć fajne rozwiązanie, które bardzo polecam, mianowicie umieszczanie gniazd wtykowych w szafce, gdzie na przykład możecie odłożyć szczoteczkę czy też urządzenia, które potrzebują ładowania. Wtedy blat roboczy, powiedzmy w łazience obok umywalki, możemy uwolnić od sprzętów typu szczoteczka, irygator, suszarka, tylko cały ten zestaw umieścić w szafce, gdzie na stałe te sprzęty będą wpięte. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te wszystkie kable, które gdzieś tam się znowu plątają, znikają z pola widzenia i nasz blat w łazience jest bardziej estetyczny. Najczęściej takie gniazda umieszczamy w zabudowie nad WC-tem. Jest to fajna szafka, która jest dość płytka i niewiele rzeczy tam można zmieścić. Natomiast szczoteczka do zębów, czy też irygator, jakieś inne rozwiązania, tam zdecydowanie się zmieszczą. Więc polecam w tamtym miejscu takie gniazdka umieszczać.
Szósta wskazówka dotyczyć będzie odkurzacza. Jest to sprzęt, który trochę już ewoluował i nie do końca i nie zawsze wygląda tak samo jak kiedyś, czyli że ma długi kabel, element jeżdżący i rurę, którą wciągamy paprochy z podłogi. Są również takie sprzęty, które teraz samodzielnie jeżdżą, albo mamy na przykład pionowe odkurzacze, które ładujemy w konkretnym punkcie na takiej stacji dokującej. No właśnie, i generalnie trzeba by się zastanowić, z jakiego sprzętu my będziemy korzystać. Polecam tak czy inaczej, by dopasować gniazda w całym mieszkaniu do konkretnego waszego wyboru. Jeżeli decydujecie się na odkurzacz, który ma swoją stację dokującą, ma ładowarkę i zawsze w jednym miejscu chcecie ten odkurzacz ładować, to koniecznie zaplanujcie tam gniazdo. Może to być gdzieś pod szafą, może to być w jakiejś szafce, czy w miejscu, gdzie będzie odpowiednia przestrzeń na to, by tę ładowarkę i ten odkurzacz schować. Dzięki temu nie będziecie musieli przepinać tej ładowarki i ładować w miejscu, które na przykład niekoniecznie wam odpowiada, wyciągać ten odkurzacz gdzieś na zewnątrz. On będzie zawsze na przykład schowany w szafce, tylko musi mieć tam gniazdo, żeby można było tę ładowarkę włączyć. Jeżeli jednak jesteście zwolennikami odkurzania standardowego, czyli takiego klasycznego odkurzacza, to polecam wam zaplanować takie gniazda przy podłodze w różnych miejscach, tak żeby mieć na uwadze, że ten kabel musi wszędzie dosięgnąć. Czyli na przykład w przestrzeni korytarza warto sobie zrobić takie gniazdo. Dobrym rozwiązaniem są gniazda też przy podłodze, w każdym pomieszczeniu, zaraz przy drzwiach, bo dzięki temu możemy szybko, łatwo podpiąć taki odkurzacz, nie musimy gdzieś wchodzić za szafkę, pod biurko, żeby ten odkurzacz podpinać. Więc pamiętajmy o odkurzaczach. I siódme rozwiązanie, które bardzo wam polecam i na które warto zwrócić uwagę, to wszelkiego rodzaju sezonowe elementy, które wprowadzamy do wnętrz i które będą wymagać energii elektrycznej. Ja tutaj zawsze podaję jako przykład choinkę, czy też dekoracje świąteczne. Jest to element, który pojawia się sporadycznie, ale zawsze wtedy jest problem, gdzie to podpiąć. I wtedy właśnie pojawiają się znowu te już skrytykowane przeze mnie przedłużacze, listwy, rozdzielacze. No nie jest to zbyt estetyczne, dlatego planujmy wcześniej już taką sytuację i zróbmy jedno dodatkowe gniazdo w miejscu, gdzie ta choinka najprawdopodobniej stanie. Tych miejsc oczywiście może być więcej, ale też czasami jest tak, jeżeli mamy mniejsze mieszkanie, że tylko w jednym miejscu ta choinka może się pojawić, więc jest to pewne i możemy to zaplanować. Również takie gniazda możemy umieszczać przy oknach, jeżeli na przykład chcemy doświetlać okna lub wieszać dekoracje świąteczne, różnego rodzaju typu gwiazdy, które po prostu świecą. Wtedy również będzie łatwo dotrzeć kablem do gniazda i nasze okna będą ładnie udekorowane. To są moje wskazówki, które zawsze biorę pod uwagę, gdy planuję instalację elektryczną i chcę dopasować ilość gniazd i ich lokalizację do konkretnej osoby. Tak działamy w grupie Nono. Na pewno to nie jest wszystko i warto jeszcze pamiętać o wielu innych rzeczach. Jestem ciekawa, jakie wy macie doświadczenia i może macie jakieś sprawdzone rozwiązania w kontekście gniazd wtykowych, które polecacie. Dajcie koniecznie znać, piszcie w komentarzach i piszcie, czy rozwiązania, które wam tutaj polecam, sprawdzają się u was. Dziękuję wam za dzisiejszy instalacyjny odcinek. Do zobaczenia za tydzień. W każdy poniedziałek zapraszam, Karolina Szyszka.